Witam kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatnio wróciłam z Polski, przywiozłam parę polskich produktów i staram się Was zrobić jakieś fajne przepisy jakby z tymi polskimi produktami. Już dawno zanoszę się, że Wam zrobię ten pyszny sernik. Można powiedzieć, że to jest taki deser więcej jak ciasto, ponieważ on jest bez pieczenia na ciasteczkach i że jest bardzo pyszny. Można powiedzieć, że to jest ciasto z byłego PRL-u. Nie mogło zabraknąć kiedyś takiego sernika na jakiejś tam imprezce. Oczywiście to ciasto, tą chatkę, można powiedzieć, że zrobić można na różne sposoby. Przekładamy masą jasną, ciemną, mieszaną, z owocami, z galaretką, grubo przełożyć, cienko przełożyć, a więc naprawdę, kochani, sposobów jest dużo. Ja znam swój i zrobię po swojemu. Deser można zrobić już dzień wcześniej, a nawet dwa. Postoi również 2-3 dni w lodówce, ponieważ ja będę robiła go bez jajek. Można z jajkami, to znaczy z żółtkami. Ja zrobię bez żółtek, tylko i wyłącznie na maśle. Dodam cukier kryształ, ponieważ on się tak fajnie ubije. Taki będzie kremowy bardziej, ta masa będzie bardziej kremowa. Jeżeli Wam się nie chciał ten cukier dobrze rozpuścić, to możecie na momencik wstawić go do miski albo do garnka z ciepłą wodą i to Wam szybciej się ubije. To tak tylko mała taka propozycja. Tu zależy od tego, co lubicie i jak lubicie. Jeżeli wolicie sernik bardziej taki waniliowy, jasny, to zróbcie sobie więcej tej masy, podzielcie na 3 i zróbcie na przykład jedną ciemną, a dwie jasne. I ja będę przekładała te ciasteczka dwa razy, także będzie jakby podwójnie, będzie więcej tych ciastek, to też nie przeszkadza, a po środku dam tę brzoskwinię. I Wam powiem, kochani, będzie coś pysznego. Coś pysznego na święta, jako ciasto, jako deser, na imprezkę, na niedzielę, szybko do zrobienia. I dlatego teraz zapraszam Was. Przejdę, pokażę Wam, jak ja robię tą chatkę Baba Jagi, można powiedzieć, tak zwaną w czekoladzie. I teraz Wam pokażę te produkty do tego właśnie sernika na zimno, do tej chatki. Z Polski przywiozłam twarożek półtłusty, a tutaj mam tłusty. Razem 750 gramów. I wtedy zależy, ile macie tego sera, tego twarożku, gdy dobieracie sobie te ciastka. Oczywiście też musimy wiedzieć, czy chcemy tej masy grubo przełożyć, czy cieniej, czy z owocami, czy z galaretką. Naprawdę opcji na tą chatkę można powiedzieć, że jest dużo. Kiedyś jeszcze za czasów PRL-u, można powiedzieć, nie mogło zabraknąć takiego sernika. A więc to ciasto, można powiedzieć, z PRL-u. Macie już murzynka pysznego, a ja Wam zrobię z roztopioną czekoladą dzisiaj, żeby poszło bardzo szybko. Masło około 200 gramów tego masła. Masło musi być takie lekko miękkie i ja będę ucierać najpierw z cukrem. Można dać cukier puder, ale dla mnie, jak ucieram masło z tym cukrem kryształ, jest bardziej takie puszysta. Ta masa jest wtedy taka bardziej puszysta i dopiero na koniec mieszam z twarogiem, dzielę, dodaję kakao. Oczywiście kakao też, tą masę możecie podzielić na 3, możecie podzielić na 2. Zależy, czy chcecie więcej tej jasnej masy, czy czekoladowej. Oczywiście ja dzisiaj zrobię z brzoskwiniami. Masło. O nie, 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 nie. I znowu brzęczą mi robotnicy. Masło 200 gramów. Cukier waniliowy 1. Osiem gramów. Cukier kryształ 150 gramów. I teraz, kochani, ja to wszystko sobie miksuję. W tym czasie, kiedy oni mi tu brzęczą. Czekam, czekam, ale nic nie daje. A więc miksuję dalej.
aż będzie fajnie zmiksowane. Będzie takie puszyste. Do tego daję pół łyżki rumu. Można dać takiego Baileys, jak macie. Idzie również. Patrzcie. Będzie wam się fajnie uwijać. I teraz ubijam dalej. Zostali wiercić. Około 5-7 minut trzeba miksować. I teraz zobaczcie, pokażę wam taki trik. Gdyby wam się nie chciał ten cukier rozpuścić, wlewacie do jakiejś miski tą miskę z masą, wkładacie do miski, wlewacie gorącej wody. Zobaczcie, wystarczyła minutka. Odstawiam teraz i miksuję dalej. Ta masa jest fajnie teraz ubita. I cukier się rozpuścił już. Teraz do tego włożę już ten serek. Możecie z wiadra. On już jest mielony, a więc nie ma potrzeby go mielić. I mieszam. Wymieszałam, to teraz już miksuję. Gotowe. I zobaczcie, kochani, to jest takie gęste. Widzicie? I tak ma być. Gdybyście nie chcieli robić na przykład z alkoholem, a macie jakieś owoce albo jakiś syrop, to użcie zamiast alkoholu jakiegoś syropu. Kochani, niebo w bębie. To już trwa godzina, jak ja robię to ciasto, bo czekam, aż oni się tutaj przestaną borować, ale nie idzie. Noga piecze, oni borują, a ja robię. Kochani, teraz przechodzę do podzielenia sobie tego ciasta. Z 1/3 odkładam i dołożę tego kakao. Z 1/2 łyżki. I teraz przejdę już do przełożenia sobie tego sera, tych owoców i nakładam teraz sobie na te ciastka tej masy połowę masy i smaruję nożem. Teraz nakładam następną warstwę, a na tą warstwę nałożę wtedy tej masy ciemnej. Możecie zostawić z 0,5 cm w tym środku takiej przerwy, żeby wam się dobrze to składało. Widzicie, nie dadzą ci się spokoju, a więc przepraszam najmocniej. Teraz smaruję już tą ciemną masę. Wprowadzam jednakowo po wszystkich ciastkach. Teraz na tą część środkową nakładam te brzoskwinie. Teraz nakładam już następną część tych ciasteczek. Teraz tu przyjdzie ta masa biała. Gotowe i zaraz będę go składać. I później będziemy tak kroić, łącznie z tą brzoskwinią. Jedna warstwa, i druga. Naginamy tak jakby do środka. I składamy wszystko razem. Dziś jakby wam coś wystawało, to możecie sobie tak podociskać. Też nie ma problemu, kochani. To jest ręczna robota, a więc... To wygląda, rozwinę. Pokażę wam. Z jednej strony, z drugiej. I teraz przygotuję sobie tą polewę. Mam 100 gramów czekolady, mleczna, czarna. To tam jeszcze 50. Jest dosyć duży kawałek tego sernika, a więc żeby miała ze 150 gramów tej czekolady na polewę. Do tego daję z 5 łyżek dużych
wody. Tak to wygląda. Jeszcze się nie zagotowało. Możemy dać parę kropli oleju. I ona będzie wtedy taka szklista i będzie Wam się lepiej rozprowadzać. Sobie jeszcze tutaj stoi. Odparuje woda troszeczkę i będzie fajna lejąca. Mam już tutaj przestygniętą tą czekoladę. Ona jest jakby jeszcze ciepła, a więc obleję najpierw tą ciepłą z 2/3, a 1/3 odczekam, aż całkiem zestygnie. To się na koniec obleję. Tylko na górę. Gdyby Wam troszeczkę spadła ta czekolada, bo była na przykład na początku troszeczkę rzadka, to zbieramy ją i nakładamy na górę jakby. Jak się zestygnie całkiem dobrze, to wtedy sypiemy sobie jurki kokosowe, płatki migdałowe, pistacje, czekoladowe wiórki, co chcemy. I sernik gotowy. Sernik gotowy postoi i pokażę Wam, jak wygląda i jak smakuje. Najpierw spróbuję. Zobaczcie, kochani, tak to już wygląda. Zstygło się pięknie. Ja muszę go niestety przekroić albo troszeczkę odkroić, bo jest za duży. Ja zmierzyłam, to ma 37 cm, a tutaj 11. I pokażę Wam, jak wygląda na przekroju już dzisiaj, zanim postoi przez noc. Tak to wygląda już na przekroju. Kochani, zapraszam. Będzie smaczny. Zobaczcie, on postał 2 godzinki i już jest mięciutki. Tak wygląda. Tutaj są te ciastka, tutaj jest ten ser, tu są owoce. Już po 2 godzinach, zobaczcie, jaki mięciutki jest. Pyszny. Zapraszam.